Cześć Pani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier i zachęcam Was właśnie do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o mojej kolekcji perfum Diora. Nie ma ich za dużo, ale chciałabym przejść przez też taką trochę niszową, niszowy zestaw perfum, także zostańcie ze mną. Wspomniałam właśnie w intro, dzisiejszy odcinek będzie o perfumach Dior. Czemu Dior? Ja powiem Wam, uwielbiam perfumy Diora i one są stale jakby kosztą w mojej kolekcji, a w związku z tym, że ja bardzo kocham Blooming Bouquet i ciągle testuję też tej wersji takiej niszowej Priv, tak sobie pomyślałam, że czemu nie przejść przez te perfumy, które ja aktualnie mam w kolekcji, jakby Wam przedstawić na nowo, także koniecznie zostańcie ze mną. To jest właśnie dzisiejszy odcinek i zaraz przyjrzymy się moim czterem perfumom, które mam w swojej kolekcji. Zostaw tutaj perfum Diora, który ja mam, jest może bardzo, bardzo duży, ale na pierwszy rzut oka przyjrzę się tutaj perfumom, słuchajcie, Blooming Bouquet, który ja nie mam w pełnej jakby odsłonie, mam roll-on, który sobie właśnie tutaj zużywam w takich miejscach, gdzie chcę właśnie pięknie pachnieć. To są perfumy z 2014, przepraszam, właśnie z taką nutą sycylijskiej mandarynki, piękną różową pełnią, też z różą z damasceńską, z brzoskwinią i zaokrąglone właśnie tutaj nutą takiego białego piżma, które ja uwielbiam. Ja Wam powiem, że to jest przepiękny zapach właśnie taki rodzący się do życia przyrody, też bym powiedziała wiosny, ale moim zdaniem jest to zapach przepiękny, nie zgodzę się, że nie jest trwały, bo na mnie jest bardzo trwały, przepiękny, właśnie z takim eleganckim połączeniem nut cytrusowych, różanych i pełniowych, a przy okazji bardzo poetycznych. Ja bym powiedziała, że to są perfumy bardzo romantyczne, bardzo nietypowe właśnie dla osób takich, które lubią trochę bujać w obłokach, gdzieś tam właśnie przysiąść na trawie, kiedy ta piękna, wybujała roślinność gdzieś się tam pojawia. I są to bardzo, bardzo niezwykłe dla mnie perfumy. Ja jestem jakby związana z nimi od wielu, wielu lat i ciągle w jakiejś innej odsłonie, bądź Eau de Parfum, Eau de Toilette, albo właśnie w Body Mist, czy w tej odsłonie właśnie takiej rolonowej, one u mnie goszczą. Ja wiem, że one chyba ze wszystkich perfum Diora mają najgorszą jakby tutaj ocenę, tak jak sobie patrzyłam, ale wydaje mi się, że niesprawiedliwy, bo tak jak powiedziałam, używając perfumy, duże znaczenie też ma tu pH skóry, więc wiadomo, na jednej osobie one będą pachnieć dłużej, na drugiej krócej. Zależy też, które wybieracie, jeżeli lubicie bardziej orientalne, mocniejsze perfumy, to one będą za delikatne, ale dla mnie jest maton numer jeden. Zawsze jest w mojej tej skromnej kolekcji Diora ten zapach i go przyglądałam się też tej nowej kolekcji, słuchajcie, Miss Dior, która teraz wyszła. Niestety nie spodobała mi się na tyle, żeby kupić, ale mam w swojej kolekcji wielokrotnie tutaj we wszystkich rankingach. U mnie jest 2016 Absolutely Blooming, szampański zapach z taką właśnie malinką, tutaj z czarną porzeczką, z pomegranates, z różą majową i dalej jest ta peonia gdzieś z białym piżmem, ale ten zapach jest zupełnie już inny, jest bardzo, słuchajcie, taki wybujały, bym powiedziała, kojarzy mi się z takim gorącym też latem, z gorącą atmosferą. Przepięknie też się będzie sprawdzał gdzieś na randki czy na jakieś duże wyjścia. Jest to zapach w porównaniu z Blooming Bouquet, który jest bardzo romantyczny, bardzo, bardzo dojrzały. Bym powiedziała, że dla osób takich charyzmatycznych, dojrzałych, lubiący się zaznaczać. Moim zdaniem, ja zawsze przyrównuję ten zapach, że on jest mega szampański, taki dojrzały, kojarzący się właśnie z takim dynamizmem, z kobiecością, ale taką wybujałą kobiecością, taką nawet femme fatale, i takie te perfumy są. Przepiękna buteleczka jak zwykle, dopracowana. Ja wiem, że to jest plastik, ale ogólnie wrażenie takie wizualne jest przepiękne. Dużo osób uwielbia ten zapach. Ja, dla mnie to jest numer dwa, jeśli chodzi o wolę Blooming Bouquet, ale mam sentyment do Absolutely Blooming, bo jest to rzeczywiście po tej romantycznej wersji, takiej wiosennej, wybujała, piękna,
późne lato albo lato, kiedy zaznacza się takie gorące właśnie powietrze, gdzieś gorąca atmosfera, my przepięknie wyglądające albo właśnie wychodzące gdzieś i chcące zaznaczyć a swoją obecność, taką mega, mega kobiecą, kuszącą, taką kokietkę z seks appealem. Także gorąco Wam polecam. Ja wiem, że Wy lubicie te perfumy i one mają dość dużo z wolnymi perfumami, tutaj z zapachem, który ja wspomniałam wielokrotnie w ostatnich odcinkach. To jest woda, słuchajcie, do ciała, więc ta buteleczka wygląda trochę inaczej, to nie są podróby. To jest zapach z 1999 roku. Ja zawsze podsumowuję ten zapach, że kojarzy mi się z przepiękną Teron. I słuchajcie, no zawsze mam gdzieś tam w pamięci. To jest zapach przepiękny właśnie, taki pełen, powiedziała, takich trochę rzymskich konotacji, takiej właśnie bogactwa, splendoru i bym powiedziała nawet gdzieś tam takiej kunsztowności, dynamizmu i takiej wybujałej kobiecości, bo one takie są. Czujemy się właśnie takimi boginkami życia, pełnymi dynamizmu, pomysłu, które coś już osiągnęły i jeszcze gdzieś mają coś zaznaczyć do osiągnięcia. I ten zapach taki odkurzony, słuchajcie, coraz bardziej mi się podoba. Uważam, że dojrzewamy do niego, niekoniecznie może wszystkim młodym osobom się pojawia, podoba, ale w pewnym okresie życia właśnie tego wracają. Przepiękny, przepiękny, bogaty, nasycony słońcem, świetlistością, tak kojarzący mi się właśnie na koniec lata, początek jesieni, kiedy chcemy mieć te perfumy z pazurem, być takimi ustawionymi, dynamicznymi kobietami, pewnymi siebie właśnie. A fajny zapach też do pracy, uważam, chcę mieć taki dynamiczny i znać swoją ocenę, to ten zapach się świetnie sprawdzi. Odsłoną będę, już tu przechodzę do perfum niszowych z butiku Diora, a mianowicie pierwszy idzie Eden Rock. Ja zrobiłam osobną recenzję tego zapachu. Ja nie wiem, nie cieszę się za dużą jakby tutaj Waszą uwagą. Zapach nowy z 2021, gdzie jest takie odnotowane wspomnienie właśnie tego morza, tej soli morskiej, tych cytrusów, takie nuty trochę mineralne, też z kokosem, z jaśminem i jakby współtworzą tu klimat tych wakacji nad Morzem Śródziemnomorskim. Ja sobie je wyciągnę, słuchajcie, piękne. Piękne opakowanie, to jest 40. Nie wiem, czy to widzicie, bo się pewnie to białe odbija. I ja Wam powiem, to jest zapach, który naprawdę, ja tego nie powiedziałam wcześniej, ale naprawdę, jeżeli wyciągniecie, długo nie używacie właśnie tych perfum, wyciągniecie z koreczka, pachną rzeczywiście tak, jakbyście były nad morzem, z tą solą gdzieś w powietrzu, z tym jodem i właśnie takie nuty mineralne, naprawdę są. On jest na ciele bardzo słodki, bardzo taki właśnie upojony słońcem, bym powiedziała. Ja sobie to psiknę. Niezwykle cytrusowy na pozór, a później właśnie taki zaokrąglony. On jest świetny właśnie na wakacje, gdzie jedziecie gdzieś odpocząć właśnie. Czy tutaj, tu jest też taki konotacja do tych hoteli, takich luksusowych Eden Rock. Ale to jest też tu inspiracja, z tego co pamiętam, Diora tutaj pięknymi miejscami, tak jak Chanel uchwyciła w swoich prywatnych kolekcjach z francuską Rivierą i właśnie z tym super luksusowym odpoczynkiem w tym hotelu. On się nazywa Cap Eden Rock, słuchajcie, i jest takie uchwycenie właśnie tej sielanki, tych wakacji, takich pełnych luksusowych wakacji, kiedy gdzieś tam leżymy sobie nad brzegiem morza albo przy basenie hotelowym i upajamy się słońcem, jesteśmy nasmarowanym właśnie tutaj olejkiem i te perfumy z nami. Jestem ciekawa, kto z Was próbował i kto ma dostęp do tych perfum. Naprawdę one się wybijają później, są dość trwałe, wydają się, że takie na pozór cytrusowe, ale te nuty później serca bardzo wyraźnie gdzieś tutaj ewokują te perfumy. Także ja Wam gorąco polecam, bo taka trochę inne zestawienie, inne perfumy niż te perfumy Diora. One są, z tego co pamiętam, z troszkę
wcześniejszego roku niż Eden Rock, ale już sobie sprawdzę. One się nazywają Sakura. I słuchajcie, one były z roku 2018, czyli już wtedy współtworzyli właśnie ten zestaw tych niszowych perfum. Ja już Wam pokażę. Piękne, to jest taka reminiscencja i bym powiedziała opowieść o ogrodzie nieróżanym. Tutaj wiśniowym, takim japońskim pięknym ogrodzie. On jest trochę taki cytrusowy, trochę jak mi to ogród właśnie typowo taki cherry blossom, tych kwitnących kwiatów wiśniowych. Główne nuty są tu nuty też zielone, japoński kwiat wiśni, róża, jaśmin, też jest fiołek, ja go czuję, słuchajcie. I oprócz tego mimoza i biały piszmo. Ten zapach jest bardzo, bardzo bym powiedziała poetyczny. I tak jak zrobiłam recenzję, jeżeli chcecie, to znajdźcie na moim kanale, ja tu postaram się też dać link. To jest taki ogród, fantazyjny ogród, który możecie znaleźć chyba w każdym kraju, taka inspiracja właśnie ogrodem japońskim, z tymi kwitnącymi na biało pięknymi kwiatami wiśni. Ja bardzo lubię odtworzenie właśnie takich kwiatów wiśni w perfumach, dlatego nabyłam ten zapach. Piękna buteleczka, słuchajcie, typowo kwiatowy zapach, ja bym powiedziała taki 100% kwiatowy zapach. I czujecie się właśnie jak podczas tutaj pobytu w tym ogrodzie japońskim albo gdzieś na łonie natury i upajacie się słońcem i tą całą wykwintnością natury. Bardzo, bardzo kobiecy, romantyczny, finezyjny zapach, trwały, także gorąco Wam to polecam. I to już było, słuchajcie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałam Wam część takich zwykłych perfum, część takich właśnie privé tutaj z tych niszowych, z butiku Diora. I jestem ciekawa Waszej opinii, jakie są Wasze najlepsze perfumy tutaj Diora. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, do lajkowania i oczywiście do komentarzy. Jestem niezmiernie ciekawa zawsze, jak piszecie te komentarze i chętnie Wam odpowiadam. Życząc Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.